Niezależnie od prawa objawiona została sprawiedliwość Boża. I to sprawiedliwość za darmo, z łaski, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłaganą przez krew Jego skuteczną przez wiarę. Kiedy wierzysz, to masz. Kiedy wierzysz, to rzeczy się dzieją właśnie teraz, kiedy wierzysz. Nie będą się działy jutro, nie będą się działy w jakimś czasie, ale dzieją się teraz, kiedy wierzysz. Kiedy wierzysz. Kiedy wierzysz z miejsca, które jest miejscem absolutnej pewności, czyli z Chrystusa Jezusa. Tu chodzi o Jezusa Chrystusa. Tu w ogóle chodzi o Niego. Tu nie chodzi o to, co masz w głowie. To nie chodzi o to, jak ty czujesz się, kiedy wierzysz. To nie o to chodzi, czy ty masz w głowie bałagan wtedy, czy tam przychodzą myśli, które są myślami niewierzącymi. To nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia, co się dzieje w twojej głowie, bo to chodzi o Jezusa. W naszej wierze chodzi o Jezusa. To w ogóle o Niego chodzi w tym wszystkim. Słowo Boże mówi, że aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. To Jezus jest naszym punktem zaczepienia o Boga. Jezus Chrystus, kiedy ty wierzysz o jakąkolwiek Bożą rzecz z miejsca, które jest miejscem pewności, czyli z miejsca nowego narodzenia, to nieważne, co się dzieje w środku ciebie. Wielu z was może przychodzić różnego rodzaju zachwiania, zawirowania. Świat, który jest wokół, może na ciebie cisnąć. Mogą się rzeczy nie wydarzać tak szybko, jakbyś chciał. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ tu nie chodzi o ciebie. Tu nie chodzi o ciebie. Tu chodzi o Jezusa. Tu nie chodzi o ciebie. Wielu ludzi boryka się na przykład z takimi rzeczami, jak mam głosić Ewangelię różnym środowiskom. Panie Boże, poprowadź mnie. I często w tym myśleniu poprowadź mnie trwają i trwają. A powiedzieć ci coś? Nie ma innej Ewangelii dla takiego środowiska, a innej dla takiego. Nie ma Ewangelii innej dla bezdomnych i dla milionerów. Nie ma innej Ewangelii dla Polaków, Amerykanów. Nie ma innej Ewangelii. Jest jedna Ewangelia. Nie patrzymy na to, czy ktoś jest superinteligentny, czy jest półgłówkiem. Chrystus przyszedł do półgłówków i dla superinteligentów. Jezus Chrystus, to o Niego tu chodzi. Jego trzeba głosić. I tak samo trzeba wierzyć, wiedząc, że jest się w Nim. Jesteś w Chrystusie. Kiedy oddałeś Mu swoje życie, znalazłeś się w Chrystusie. To jest sformułowanie w imieniu Jego. To nie oznacza, że trzeba mówić w imieniu Jego, w imieniu Jezusa. Ty jesteś w Jezusie i ty wierzysz z miejsca, które nazywa się Jezus, z państwa, które nazywa się Jezus. Rozumiesz? Tu chodzi o to. Każdy, kto wchodzi w miejsce, które nazywa się Jezus, automatycznie jest predysponowany do tego, aby móc wierzyć i otrzymywać. Jest wielki dom z napisem Jezus i każdy, kto tam wejdzie, ma prawo do realizacji tego, w co wierzy. I nieważne, co się dzieje wokół ciebie. Ludzie mówią, ja mam takie myśli. Ja mówię, człowieku, demony przychodzą do ciebie dlatego, że ty patrzysz na te myśli. Ja mam takie myśli niewierzące. A co mnie twoje myśli niewierzące? A co mnie to obchodzi? Nic ciebie ani mnie to nie musi obchodzić. Boga nic nie obchodzą twoje myśli. Rozumiesz? W ogóle nie obchodzą go twoje myśli. Twoje myśli stają się problemem wtedy, kiedy zaczynasz rozważać te myśli. To wtedy demony niedowiarstwa przychodzą i zaczynają kraść w twoim życiu. Ostatnio dzwoni do mnie człowiek i mówi, bo ja mam, pastorze, takie myśli. Ja mówię, co robisz z tymi myślami? I on milczy. Ja mówię, powiem ci, co robisz z tymi myślami. Ty nimi myślisz. Ty masz taki myk w głowie, że przychodzi do ciebie myśl, a ty uważasz, że możesz sobie pomyśleć. Tak jak niektórzy ludzie myślą, że jecie wtedy, kiedy jest się głodny. To jest dokładnie to samo. Takie zwiedzenie organiczne. Tak samo jak zwiedzeniem jest to, że przychodzi myśl i teraz ja mam nią myśleć. Nie masz myśleć tą myślą. Nieważne, co ta myśl mówi. Ta myśl może mówić tak, nigdy ci się nie uda. W życiu nie dasz rady, za cienki jesteś.
Ha, inni pewnie tak, ale nie ty. Jeszcze musisz trochę pochodzić w tym Chrystusie, troszeczkę nabyć jakiejś wartości wtedy. Ale Słowo Boże mówi, niezależnie od prawa została objawiona łaska. Niezależnie od tego, jak ty się czujesz, co myślisz o sobie, czy jesteś długo czy krótko w Bogu. Niezależnie! Czyli to nie zależy od ciebie. Wiesz, co od ciebie zależy? Przyjść do Jezusa, uwierzyć w to, że On zapłacił cenę, że On jest twoim orędownikiem, stoi na straży twojej wiary, jest arcykapłanem twojego wyznania. Kiedy ja wierzę i mówię tak, jak wierzę, to Jezus Chrystus bierze to, co ja przyniosłem przed Ojca i mówi, Tato, zobacz, On wierzy w nasze słowa, bo ja jestem w Chrystusie i ty jesteś w Chrystusie. W Chrystusie. W Chrystusie. Kiedy będziesz uwielbiał Boga, powiedz, Panie Boże, ja jestem w Chrystusie. Moja wiara jest czynna. Nie jestem człowiekiem niewiary. Nigdy się nie wycofam. Bez względu na to, co będzie się działo w mojej głowie, w moich uczuciach i w środowisku wokół mnie. Nigdy się nie wycofam. Nigdy się nie wycofam. Ci, którzy się nigdy nie wycofują, osiągają sukces wiary. Zawsze, zawsze nie zadawaj zbędnych pytań. Nie wdawaj się w gadki ze swoimi niewierzącymi myślami. Nie idź ze swoimi niewierzącymi emocjami, bo na tym się poślizgniesz. Dopadnie ci albo religia, albo humanizm, albo frustracja. Coś ci się wydarzy. Ufaj, że to Chrystus jest twoim zabezpieczeniem. Ja ufam, że to Chrystus. Że to Chrystus. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za Chrystusa. Uwielbiamy Ciebie za to, co zrobiłeś w Chrystusie Jezusie z naszym życiem. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, że naszym zabezpieczeniem jest Jezus Chrystus. Że to nie nasz umysł, nie nasze emocje, nie środowisko, które to dasz, ale Jezus Chrystus, Twój Syn, Aspa, Agatara, Agatara. Ojcze, Jezus, Ojcze, Jezus, Thank you.
Thank you.
imię Twe święci się i królestwo Twe.
Jestem Bogiem.
złe i niepotrzebne myśli do Ciebie odejmować. Skupiaj się na Jezusie. Skupiaj na Nim całą swój żon. Każdą swoją myśl. Skupiaj na Nim. On powiedział, że jeśli będzie wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnie. To jest duchowa zasada, że kiedy Jezus będzie wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnie. Thank you.
Niech Twoja obecność nas przemienia. Niech Twoja obecność nas zmienia.
rzeczami, których nie rozumiesz, ale zacznij żyć w oparciu o to, co rozumiesz. I w tym tygodniu tak żyj, żyj słowem, które rozumiesz. Wprowadź go do swojego życia. Poddaj się temu słowu. Uwielbiamy Cię. Powiedz teraz to Bogu, powiedz: Panie, zobacz, co
w sobie. Walczę z tym. Przecież to jest Twoja prawda. Ale widzisz, Panie, jak moja dusza się z nią nie chce zgodzić. Ale Ojcze, ja teraz decyduję, że ta prawda jest przeze mnie przyjmowana. Teraz ja ją przyjmuję, tę prawdę. Duchu Święty, pomóż mi, abym żył tą prawdą. Pomóż mi, bo ja nie wiem, jak tym żyć. Powiedz to, Panie, nie bój się. Wycofaj się z wszelkiej przepychanki. Wycofaj się. Jak coś nie przynosi sukcesu w swoim życiu, bo to nie jest Bóg. Nieważne, jakie masz poglądy. On przyszedł po to, żebyś miał życie, żeby to było wysokiej jakości życia. Nie przepychaj się, nie walcz. Na ten świat.
prawdami Bożymi. Jeśli nie zgadzasz się z nimi notorycznie, to jest to bunt. Wystąp przeciwko buntowi w swoim życiu. Podnieś głos i powiedz, że przeklinasz wszelkie symptomy buntu, wszelkie symptomy pychy. Wszystkiemu temu sprzeciwiamy się, co podnosi się przeciwko poznaniu Ciebie, Jezus. My z miejsca autorytetu bierzemy teraz władzę i przeklinamy wszelką pychę, wszelki bunt, wszelką niezależność, wszelkie niepokrzeństwo, wszelką niechęć do tego, aby brać wzór i przykład z Ciebie. Przeklinamy to przez moc imienia Jezus. Thank you.
rzuć i odepchnij ode mnie wszystko od siebie, co cię obciąża. Odrzuć od siebie. Wszystko, najdrobniejszą rzecz. Odrzuć każdy stres. Nakaż, żeby to odeszło. Każdy najdrobniejszy smutek. Jakieś obsesyjne myśli, odrzuć od siebie. Nie bój się takiej pustki w siebie. To jest grzech. Łaska, ona jest w twoim życiu po to, abyś nie musiał żyć w napięciu ciągu. Jeżeli się nie cieszysz, jesteś człowiekiem, który się nie cieszy, tylko cały czas twierdzisz, że wierzę, ja wierzę. To tak naprawdę jesteś mocno zestresowanym człowiekiem. I boisz się. A Jezus nie zawiedzie.
Nie musisz przed nim udawać, twardziela. Ty i tak jesteś bohaterem już. Jesteś bohaterem przez wielkie B. Przez wielkie B. Miałeś zły obraz ojca, zły obraz rodziców. Może z tych
chrzanili to wszystko. Pewnie tak było w wielu przypadkach. Ale on jest dobrym ojcem. Pozwól mu to odbudować w tym. Pozwól mu na to. Pozwól mu na to. Yeah.
nie wyrwie z jej ręki. Słowo Boże mówi, uwierz w miłość. Uwierz w miłość. Miłość nie szuka swego. Jeżeli Bóg jest miłością, to Bóg nie szuka swego. Niektórzy myślą, że Bóg szuka swego. Bóg nie szuka swego. Bóg szuka Twojego. Twojego szuka. To jest Bóg. On szuka Twojego. Twojego szczęścia. Jesteś posłany. Idź do tego świata.
głosim Ewangelię pojednania. Mów im, że są straceni bez Boga. I mów im, że jest rozwiązanie w Chrystusie Jezusie. I powiedz, a ja jestem świadectwem tego. Tak będziesz kochał. Tak będziesz kochał. Tak będziesz kochał. I nie spinaj się na litość boską. Nie spinaj się. Po co się spinać? Co tu komu udowadniać? Po co?